Po pierwsze, chciałbym powiedzieć już na wstępie, że realizacja filmu historycznego jest o wiele bardziej skomplikowana i zupełnie inna od realizacji filmu współczesnego. Oczywiście są w tym elementy bardzo oczywiste, jak choćby plenery i dekoracje, ale poza tym to jest to, co my nazywamy w Niemczech takim łączonym filmem, bo połowa budżetu została przyznana nam przez niemiecką telewizję i w sumie nakręciliśmy materiału na film 3 godziny. To, co w tej chwili Państwo tutaj widzieli, to jest wersja kinowa, 2 godziny i 10 minut. W związku z czym wiele scen, które znajdą się w wersji telewizyjnej, w tej wersji kinowej po prostu nie ma. Koszt całkowity produkcji wynosił około 12,5-13 milionów euro. W sumie spędziliśmy 72 dni zdjęciowe. W dużej mierze we Wrocławiu i w Legnicy, chociaż były również budowane makiety tych ulic i przestrzeni, które Państwo w filmie widzieli. Ulica w Legnicy, która była wykorzystywana jako podstawa wizualna tego filmu, została zaprojektowana od nowa. Wszystkie te elementy, które przypominają nam o okresie II wojny światowej, zostały tam w to włączone. Ja dodałem z mojej strony trochę takiego białego pyłu, dlatego że budynki w Berlinie były budowane z białego kamienia i kiedy Rosjanie weszli do miasta, to w powietrzu unosił się taki biały pył. I to są obrazy zupełnie różne od tych, jakie najczęściej kojarzymy z okresem II wojny światowej, czyli takimi mrocznymi kolorami i kolorami ziemi. Mieliśmy prawie 4 miesiące na przygotowania do tego filmu i prawie codziennie żeśmy pracowali dość ostro nad tą produkcją. Czyli jest to dużo więcej pracy niż w przypadku filmu współczesnego. Korzystaliśmy z większej ilości ekip filmowych. W sumie 3 czy 4 ekipy pracowały równolegle, bo na przykład kiedy już gdzieś tam czołg przejedzie kawałek, to bardzo trudno jest, by powrócił na miejsce, z którego wyjeżdżał. To była również skomplikowana praca pod względem organizacyjnym, dlatego że musieliśmy jakoś ze sobą komunikować się, a to nie było łatwe zarówno z racji tego, że było kilka ekip, jak i tego, że były to ekipy wielojęzyczne, to znaczy byli tam Polacy, Rosjanie, Rumuni, było też trochę Niemców w tej ekipie. Ja na przykład nie znam zupełnie języka rosyjskiego, czyli to było dla mnie dodatkowym utrudnieniem, jeżeli chodzi o komunikowanie się. Wcześniej pracowałem przy innym filmie, którego akcja rozgrywa się w okresie II wojny światowej. To był film pod tytułem Fałszerze, ale tam sprawa wyglądała zupełnie inaczej, jako że w studio Babelsberg zbudowaliśmy specjalny plan zdjęciowy i to był obóz i w ramach tego obozu kręciliśmy bardzo szybko. W sumie zdjęcia do filmu Fałszerze zajęły 22 dni, a tutaj, jak mówiłem, 72 dni. Ale każda produkcja, która jest produkcją historyczną, kostiumową, jest o wiele trudniejsza od współczesnych. Szymon. A prosimy o pytania. Macie pytania, prosimy o pytania. Yes. I would like to ask you about the colors you use. I mean, and the collaboration with the designer, and that because there's like very strong reds and greens and blues, very primary colors. Excuse me, I didn't get the last sentence. Yeah, you use like very strong colors, like primary colors, like strong reds and blues and greens. So I would like to, if you can talk about how you work with the designer and with the director and yourself to get that look. Pytanie dotyczy kolorów wykorzystanych w tym filmie i współpracy zarówno ze scenografem, jak i z reżyserem, jeżeli chodzi o te podstawowe kolory, które były w tym filmie używane. Yeah, I worked with a designer, a production designer, and it was clear for me after watching all kinds of war movies, and I was also asking myself why actually is any war movie desaturated? Where does it come from? What is the idea behind desaturation in wars? Why is there no color? There is a film, maybe you remember from Polanski, The Pianist, where for the first time in my life I've seen a shot of people in the ghetto, and they do have Italian lighting. And I was wondering, and I told myself, of course, there was sun too. There was all these vivid colors. I mean, everything was the same. It was war. It's, you know,
But of course, it's heat, it was hot summer, cold winter, whatever. So I came back to the point of how to achieve, on one hand, to get a so-called historical feeling, which might be included in doing desaturation. This is something because we are, let's say, we have seen all this documentary stuff from that time. I mean, Invading Berlin is only recorded in black and white, more or less in black and white by the Russian army. But anything else from the Second World War, what the Americans did, it was shot on negative, and it was, the tendency was desaturation. So I said to myself, listen, there must be something else in it. So how to get kind of how to deal with the faces in terms of having the chance to show this despair in a face. It means pale, to have a pale face on one hand, and then on the other hand also to have this filled up red, you know, this like when you how do you explain that, when you really see the reddishness in the face, how to achieve that on the same way. And we came up to the idea that we have to behave differently between inside and outside. Outside, as I already told, we did that white white surface, which demands more harsh lighting, and in the inside, in the interiors, I definitely wanted to have kind of color, something which is still there but changed. So therefore, I did a kind of desaturation in terms of desaturation in the blacks and in the highlights and so on. But that was it. So most of it was in the lab was done regularly. And afterwards, I did a DI. So, yeah, I don't know if I'm correctly answering your question. Najpierw chciałbym zauważyć, że rzeczywiście współpracowaliśmy bardzo blisko ze scenografem przy tym filmie i zadawaliśmy sobie dość podstawowe pytanie. Zresztą ja oglądałem w swoim życiu wiele filmów wojennych. Dlaczego w większości z tych filmów, w zdecydowanej większości, kolory są takie nijakie, odsączone? Dlaczego te filmy są bezbarwne? I dopiero oglądając Pianistę, było tam jedno takie ujęcie, pierwsze zresztą w moim życiu, na którym widziałem ludzi w getcie w takim włoskim oświetleniu i wtedy powiedziałem sobie, no oczywiście, że przecież słońce tam też świeciło. Pory roku były takie, jakie były, gorące lato było tam również upalnym latem. Czyli dlaczego tego nie pokazać w ten sposób? Wiemy również, że większość produkcji pokazuje emocje biorące się z przeszłości w formie odsączonych kolorów. Poza tym istnieją filmy dokumentalne zrealizowane na tematy związane z II wojną światową, w tym ataku na Berlin. Rosjanie robili te filmy jako filmy czarno-białe, Amerykanie robili to na kliszy filmowej i te kolory były rzeczywiście takie dość blade. Ale z punktu widzenia bardziej fundamentalnego zastanawiałem się, jak pokazać zwłaszcza twarze bohaterów i to przerażenie, strach w nich, jednocześnie rezygnację w pewnych momentach. Czy mamy pokazać ich jako osoby z bardzo bladymi twarzami, czy też może wręcz przeciwnie, sprawić, żeby te twarze były czerwonawe. I jak można osiągnąć zresztą jeden i drugi element, czyli tą bladość i te elementy czerwonego w jednym filmie?